Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 14 porządku dziennego. Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie sytuacji w Republice Białoruś. Druk nr 227. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sytuacji w Republice Białoruś. Dramatyczna sytuacja społeczno-polityczna na Białorusi, a w szczególności zaś fala represji politycznych, która przetoczyła się przez Białoruś po sfałszowanych wyborach prezydenckich w grudniu 2010 roku, wymaga solidarności europejskiej. My, posłowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, domagamy się natychmiastowego wypuszczenia na wolność więźniów sumienia, w tym Alesia Bialackiego, Mikołaja Autuchowicza, Andrieja Sanikoła, Mikołaja Statkiewicza, z Micera Bondarenki, Pawła Siewieryńca, z Micera Daszkiewicza, Edwarda Łobału, Siergieja Kawalienki, Mikołaja Dziadoka, Igora Alieniewicza, Aleksandra Franckiewicza, Ewgenia Waskowicza, Artoma Prokopienki, Pawła Syramałatowa. Apelujemy do parlamentów krajów Unii Europejskiej i Rady Europy o aktywne działanie na rzecz białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego i procesu demokratyzacji na Białorusi, a także o wzmacnianie solidarnego stanowiska państw europejskich wobec reżimu w Mińsku. Popierając inicjatywę przyznania pokojowej Nagrody Nobla Alesiowi Bialackiemu, obrońcy praw człowieka na Białorusi, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża wdzięczność parlamentarzystom wszystkich krajów Unii Europejskiej i Rady Europy, którzy poparli kandydaturę Alesia Bialackiego i apeluje o dalszą aktywność w tej sprawie. Stwierdzam, że Sejm przyjął uchwałę w sprawie sytuacji w Republice Białorusi. Wysoka Izbo, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość złożył wniosek o uzupełnienie porządku dziennego o informację Prezesa Rady Ministrów na temat zagrożeń dla stanu finansów publicznych w Polsce. Przypominam, że Sejm na trzecim posiedzeniu rozpatrzył informację bieżącą w sprawie wpływu spadku kursu złotego na wzrost wartości zadłużenia zagranicznego Polski oraz na ryzyko przekroczenia przez państwowy dług publiczny drugiego progu ostrożnościowego złożoną przez Klub Poselski Ruch Palikota. W związku ze zbliżaniem się terminu, o którym mowa w artykule 173 ust. 5 regulaminu Sejmu, poddam pod głosowanie wniosek o uzupełnienie porządku dziennego o ten punkt. Przypominam, że zgodnie z artykułem 173 ust. 4 regulaminu Sejmu głosowanie to nie jest poprzedzone debatą ani zadawaniem pytań. Przystępujemy do głosowania.